Witamy Państwa bardzo serdecznie, a w studiu Radia Ziemi Wieluńskiej gościmy lekarza, powiatowego lekarza weterynarii w Wieluniu, pana Grzegorza Łuczaka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Grzegorzu, od 1 stycznia Inspekcja Weterynaryjna kontroluje dobrostan zwierząt, bo wszedł kolejny pakiet zasad wzajemnej zgodności. Jak to wygląda u rolników? Jest dobrze, czy trzeba ponarzekać? To prawda. Od stycznia obowiązują wymogi wzajemnej zgodności w obszarze C, który dotyczy dobrostanu zwierząt. Mamy wytypowane gospodarstwa do kontroli. Te kontrole już się rozpoczęły. Oby rzeczywiście tego obszaru C kontrolujemy obszar A, czyli identyfikacja, rejestracja zwierząt. To, co już wcześniej było robione, tu już myślę, że ten postęp jest bardzo widoczny. Podobnie obszar B, który od 2 lat też również jest kontrolowany, ten obszar C to jest nowa rzecz. Natomiast informacja myślę, że jest dosyć dobra. Przypomnę tylko, że każdy producent rolny otrzymał wraz z wnioskami o dopłatę bezpośrednie książeczkę, która szeroko tutaj opisuje wymogi tej wzajemnej zgodności w poszczególnych obszarach. Także informacje w zasadzie wszyscy dostali. Natomiast po pierwszych kontrolach nic złego się nie dzieje. Myślę, że ta informacja dotarła do właścicieli zwierząt. Nie znajdowaliśmy jakichś tam większych problemów. Natomiast te kontrole trwają. Będziemy je w ciągu roku realizować. I myślę, że jeszcze pewnie na ten temat będziemy rozmawiać. Natomiast nic niepokojącego się nie dzieje. Nie zadowaliśmy jakichś tam poważnych uchybień w tym zakresie. No, w zasadzie one zostały rozpoczęte praktycznie od kwietnia, więc tych kontroli nie ma aż tak dużo, żeby wypowiedzieć się jakoś tak statystycznie, jakie były problemy, ale pewnie w ciągu roku dam również informacje o tym, z czym były największe problemy. Tym bardziej, że jeśli chodzi nawet o producentów drobiu, którzy mieli te klatki wymienić, to tu tak samo jest taki problem, że z dnia na dzień to są ogromne koszty, żeby wszystko spełnić, prawda? Tak, wracając do tych klatek zmodyfikowanych, to od początku zeszłego roku był obowiązek już utrzymywania kurniosek w klatkach zmodyfikowanych, natomiast tendencja raczej jest taka, żeby utrzymywać kurnioski w systemach alternatywnych, czyli oczywiście obok tego ściołowego systemu, również w tych systemach alternatywnych, czyli z wybiegami, i powiem, że więcej jak gdyby jest właśnie takich gospodarstw, które mają wybiegi dla kurniosek. Panie doktorze, mieliśmy białą rawską, tą aferę, później konina w wołowinie. To są afery, które zaniepokoiły przede wszystkim konsumentów. Prowadzi Inspekcja Weterynaryjna program Zero Tolerancji. W dniach od 30 kwietnia do 7 maja terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Polski przeprowadziły 1245 kontroli. I jakie są ich wyniki, te największe uchybienia? To prawda. Ten rok jest, bym powiedział, takim pod tym kątem znamienitym, że zostały ujawnione takie, bym powiedział, procedery, które niestety muszą nas w jakiś sposób uczulić. Mówiliśmy właśnie powiedział pan redaktor, o zafałszowaniu mięsa wołowego mięsem końskim. Pobraliśmy również w nadzorowanych zakładach próbki. Okazało się, że jest wszystko dobrze, także tutaj nie musimy się niepokoić, że wołowinie, która jest gdzieś tam przekazywana do produkcji, do przetwórstwa, jest zanieczyszczona mięsem końskim. Nic się tutaj złego nie działo. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę białej rawskiej, rzeczywiście ten program Zero Tolerancji miał na celu zwiększenie częstotliwości kontroli. Te kontrole są wykonywane, one są realizowane zgodnie z planem kontroli, który jest założony, zaplanowany na konkretny rok, odpowiednia ilość, częstotliwość kontroli. Natomiast w tym momencie one zostały jak gdyby zwiększona, ta częstotliwość tych kontroli. Więcej tych kontroli się odbyło. Kontrolujemy oczywiście zakłady tam, gdzie się prowadzi ubój zwierząt, kontrolujemy pośredników w obrocie, weryfikujemy przemieszczenia zwierząt, kontrolujemy siedziby stada. Tutaj zwiększona została ilość kontroli, jeżeli chodzi o transport zwierząt, o te zwierzęta, które są dowożone do rzeźni. I kontrole na spędach, tam gdzie są skupywane zwierzęta. Generalnie tych nieprawidłowości nie jest zbyt dużo. Dosyć, bym powiedział, takim większym problemem było terminowość, jeżeli chodzi o zgłaszanie zdarzeń zwierzęcych, czyli tutaj te zgłaszania ubojów w rzeźniach. Tam był pościsk kilkudniowy. Ja przypomnę tylko, że te zakłady mają obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić te wszystkie informacje do agencji. Tu były jakieś tam niewielkie opóźnienia. Nałożyliśmy też sankcje karne, zostały wydane, nałożone mandaty. Dużo tych mandatów? To znaczy, tych mandatów było w sumie
już dobrze pamiętam w tym momencie, 7, tak, 7 mandatów. Pojawiły się również jakieś tam, ujawniła się jakaś tam działalność nielegalna w postaci skupu zwierząt, ale to też skierowaliśmy do organów ścigania. Nie są to jakieś poważne nieprawidłowości. Muszę państwa uspokoić, że nic złego się nie dzieje w nadzorowanych zakładach. Nie stwierdziliśmy jakichś tam poważnych nieprawidłowości. Możecie państwo spokojnie spożywać tą żywność zwierzęcego pochodzenia. Myślę, że ten program, oczywiście on trwa nadal, cały czas na zwiększonej kontroli się odbywa, ale muszę państwa uspokoić, że jest w porządku. Jest bezpiecznie, jeżeli chodzi o jakość, o bezpieczeństwo żywności. Panie Grzegorzu, wrócę do tej zafałszowanej wołowiny, bo gdy główny lekarz weterynarii podał, że w kilku zakładach stwierdzono, że takie mięso jest, to media zrobiły taką nagonkę, że dlaczego nie podane są dokładne dane danego zakładu, a na przykład inspekcja handlowa, gdy sprawdzi sklep i stwierdzi, że tam jest kiełbasa, no nie ma tam zbyt dużo tego mięsa w tej kiełbasie, to podaje. A tu chyba trzeba podkreślić, że gdy nie ma zagrożenia dla życia, wy nie macie takiego obowiązku, bo no, szkodzicie wtedy danej firmie. Muszę powiedzieć o tym, że analizując tą sytuację z tymi sytuacjami zafałszowania wołowiny mięsem końskim, dany producent, kupując nawet takie mięso, on nie wiedział o tym, że ono potencjalnie jest zafałszowane. To jest też na tej zasadzie, że on wierzył swojemu dostawcy, że to mięso jest właściwie zadeklarowane jakości. Także są często sytuacje takie, bo może o tym się też nie mówi, że ci odbiorcy potem, którzy wykorzystywali do przetwórstwa, tacy w Polsce wiemy, że byli pewnie nieświadomi. I jeżeli oczywiście działali nieświadomie, no to trudno też winić za to, że nie robili badań na gatunkowość, chociaż teraz okazuje się, że te badania na gatunkowość na pewno będą prowadzone, będzie więcej tych badań z uwagi na to, żeby no, wyeliminować takich nieuczciwych operatorów na rynku właśnie tych produktów żywnościowych, żywności zwierzęcego pochodzenia. Bo ja mam takie wrażenie, obserwując to, co się dzieje, że tak faktycznie to w Polsce ta żywność jest bezpieczna. Bo afera E. coli dotyczy Niemiec. To tam było i tam wyszła ta żywność. Teraz kurczaki z salmonellą ze Słowacji trafiły do Polski. I te tak naprawdę afery to są związane z tym, że mamy otwarty unijny rynek i ta żywność po prostu przechodzi, a no nie jest się każdego kurczaka czy każdej sztuki mięsa skontrolować. Tak, funkcjonuje nadzór właścicielski. To w zasadzie dzisiaj to producent żywności jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakość, za bezpieczeństwo produkowanej żywności i to musimy sobie otwarcie powiedzieć, jeżeli jego nadzór właścicielski szwankuje, nie zawsze ten nadzór urzędowy, który w zasadzie jest też doraźny i on też nie trwa 24 godziny na dobę, nie zawsze w stanie jest wychwycić te wszystkie problemy, natomiast to, co mówię, certyfikacja żywności, kiedyś funkcjonowały normy zakładowe, polskie normy, które mówiły o konkretnych cechach jakościowych produktów, dzisiaj od tego się odeszło, wprowadzono jak gdyby no, własne systemy, natomiast myślę, że to, że jest takie parcie też na coraz tańsze produkty żywnościowe, to niestety pociąga za sobą pewnie takie sytuacje, że ktoś sięga do jakichś tam alternatywnych, bym powiedział, surowców, bo musimy powiedzieć, że konina po prostu była mięsem tańszym niż mięso wołowe i dlatego pewnie ktoś próbował właśnie fałszować tą wołowinę. Jest ciepło na dworze, no i my się z tego cieszymy, ale też obudziły się pajęczaki, czyli słynne kleszcze. My się powinniśmy też ich strzec, ale też powinniśmy dbać o nasze czworonogi. Co powinniśmy zrobić, gdy wrócimy na przykład ze spaceru, bo niektórzy twierdzą, że tylko w lesie może zwierzę czy człowiek złapać kleszcza, to nieprawda. Myślę, że po takim spacerze w upalny dzień, a temperatury są wysokie, no na pewno miska z wodą po takim dużym wysiłku dla pieska, natomiast obejrzenie go na pewno, czy no nie ma na skórze, na sierści jakichś tam widocznych kleszczy. Myślę, że tutaj jest czas taki, żeby zabezpieczyć swojego pupila odpowiednio, czyli kupić mu jakąś dobrą obrożę na kleszcze i ewentualnie zabezpieczyć jakimiś kropelkami, tak żeby nawet jeżeli ten kleszcz na niego gdzieś tam padnie, żeby on po prostu no, nie przystał się i no, nie wyrządził szkody no, w postaci przeniesienia jakichś chorób zakaźnych, bo tutaj no, mamy przede wszystkim no, to jest możliwe
możliwość, że tak powiem, przeniesienia pewnych zakażeń. Natomiast kwestia taka, że są tylko kleszcze w parkach czy w lasach, no to myślę, że każdy się przekonał, jak ze swoim pieskiem wszedł gdzieś jakieś tam krzaczki, czy piesek podbiegł, żeby zrobić, że tak powiem, siku czy kupę gdzieś pod jakiś krzew i przyszedł z kleszczem. Także musimy być czujni i trzeba czworonoga zabezpieczyć przede wszystkim przed takimi niechcianymi, że tak powiem, intruzami. A propos tych czworonogów, chyba sprzed dwóch dni artykuł Dziennika Łódzkiego donosił, że w Szczytach, w Schronisku Szczytach są bardzo dużo nieprawidłowości, bo zgłosiła to na policję jedna z organizacji ekologicznych. Czy tak faktycznie jest tam źle, że grozi zamknięcie dla tego schroniska? Schronisko w Szczytach przyjmuje zwierzęta. W zasadzie prowadzimy tam regularne kontrole, natomiast muszę stwierdzić, że od ostatniej kontroli te warunki sanitarne się pogorszyły, w związku z tym, że zrobiło się ciepło na dworze, pojawiły się na pewno niepowodzenia, jeżeli chodzi o przechowanie karmy, o karmienie zwierząt, pojawiły się jakieś biegunki u piesków, to spowodowało też pogorszenie warunków sanitarnych, to mycie, sprzątanie, dezynfekcja też nie była wykonywana na bieżąco, natomiast to wszystko już jest, że tak powiem, wdrożyliśmy postępowania administracyjne, od tych dwóch dni już znacznie się poprawiło. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że dobrostan zwierząt jest zachowany, tym psom się nie dzieje źle, one są odpowiednio żywione, odpowiednio pojone, mają swoje kojce, budy, każdy ma swoją miskę do jedzenia, do picia, także dobrostan jest zachowany, natomiast rozpoczęło się tam też modernizacja, takie prace remontowo-budowlane i to pewnie też negatywnie wpłynęło na całą w ogóle sytuację, jeżeli chodzi o te takie strukturalne wymagania, czyli odpowiednie pomieszczenia, które muszą być zabezpieczone, czy do przechowania karmy, czy do środków dezynfekcyjnych, czy do pomieszczeń lekarza weterynarii, czy dla samic z odsadzkami, pozostałe pomieszczenia, które są wymagane warunkami weterynaryjnymi, no, osoby, które prowadzą schronisko, zapewniły, że te zwiększą ilość obsady osób opiekujących się zwierzętami, to na pewno wpłynie na jeszcze lepsze, że tak powiem, warunki ich utrzymywania. No i zaliczyliśmy przede wszystkim tutaj, wydając pewne decyzje administracyjne, żeby zintensyfikować te prace budowlane, jak najszybciej zakończyć i przywrócić oczywiście funkcję tych poszczególnych elementów infrastruktury schroniska, bo muszę powiedzieć, że psy wyglądają dobrze, mają się dobrze, nie ma jakichś tam zwierząt wychudzonych czy zaniedbanych. Na pewno z problemy zdrowotne lekarz weterynarii obsługujący schronisko zapewnił nas, że wdrożył też odpowiednie leczenie tych piesków, u których pojawiły się jakieś tam schorzenia biegunkowe. To nie pierwsze zgłoszenie organizacji ekologicznych dotyczące schronisk. Nie chodzi mi tylko o region wieluński, ale także o całą Polskę, ale powiedzmy sobie jedno. Do tych schronisk te zwierzęta trafiają przez to, że są ludzie nieodpowiedzialni i tak naprawdę, gdyby tak organizacja ekologiczna wszystkich sprawdzili, to myślę, że 25% Polaków posiadających zwierzęta no musiałoby zapłacić albo mandaty, albo no, inne grzywny, ponieważ no, niestety część z nas jest nieodpowiedzialna, bo mamy zwierzę i traktujemy je często jak zabawkę. Na przykład kupujemy chomika dziecku, chomik gdzieś zdechł, idziemy po następnego. Myślę, że przy tej okazji należałoby na pewno zaapelować do wszystkich posiadaczy zwierząt, żeby decyzję o powiedzmy przyjęciu takiego zwierzaka do domu, do rodziny, no bo to potem takie zwierzę się traktuje w zasadzie jak członka rodziny. Żeby to były wszystko decyzje przemyślane, oczywiście odpowiedzialne. Myślę, że nie kupujmy zwierząt na prezenty swoim bliskim, swoim znajomym, bo to zawsze musi być podjęta decyzja, musi być to decyzja przemyślana i na pewno odpowiedzialna. Te zwierzęta bezpańskie skąd się biorą? No, one czasami oczywiście one uciekają, giną i tak dalej, ale myślę, że większość zwierząt to jednak są zwierzęta porzucone przez swoich właścicieli. Niedługo zacznie się sezon wakacyjny. Myślę, że no, zostawmy tego zwierzaka gdzieś u rodziny, u bliskich, u znajomych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, są hotele dla zwierząt, zawsze możemy skorzystać z ich oferty. Zbliżają się coraz bardziej upalne dni, bo przecież niedługo wakacje. I właśnie jak traktować zwierzę wtedy? Przede wszystkim woda i co jeszcze?
No, okazuje się, że jak robi się ciepło, te pieski mniej jedzą, bardziej potrzebują, że tak powiem, częściej dojść do miski z wodą. No wiadomo, wychodzimy na spacery, kiedy mamy tylko czas. No wiadomo, takie wieczorne spacery jest przyjemnie, jest troszeczkę chłodniej, mamy więcej czasu. No to co chciałem jeszcze powiedzieć, zapewnienie warunki, odpowiednich warunków dla swojego pupila. Obejmuje również właściwe warunki przebywania, właściwą opiekę, żywienie, karmienie, tutaj zapewnienie opieki. To jest, myślę, że bardzo ważne i to też świadczy o naszym człowieczeństwie, nasze podejście do zwierzęcia. To świadczy o tym, jakimi jesteśmy naprawdę ludźmi. A tych rad udzielał nasz dzisiejszy gość, czyli powiatowy lekarz weterynarii w Wieluniu, pan Grzegorz Łuczak. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.